Dzień dobry, dzień dobry. Cześć! Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie, mój drogi słuchaczu. Szósta rano. Słowo miłości na dziś. się ja nazywam się Anna Antoniak. Witam Cię bardzo serdecznie. Wierzę, że te przekazy ładują Cię, dają Ci energię, dają Ci dużo siły. I o to mi chodzi. To, to jest zamysł tego pejodycji tak naprawdę. To jest z każdego dnia. Wow! Naprawdę? Ania, ty to robisz, naprawdę. Przez cały rok. Ty, ty rozumiesz? Przez cały rok. Ja mam nadawać tutaj. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale, ale zrobię. E, moi drodzy, rozmawialiśmy m, ostatnio, właśnie o, e, o trudnościach, tak? Jeżeli się pojawiają, co zrobić i tak dalej. I jakby będę kontynuowała ten temat, ale dzisiaj pod innym kątem. Będę mówiła na temat wpływ myśli na naszą sytuację. I zainspirowała mnie do tego jakby rozdział z książki Tak jak człowiek myśli. Nie wiem, czy kiedyś czytaliście, jeżeli nie, to ja Wam serdecznie polecam. I przeczytam tu kawałek i jakby rozwinę ten temat, dlatego że to jest jakby kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj i przedwczoraj. Dlatego, że jesteśmy w trudnych sytuacjach, no to... Skupiamy się albo na tym, co jest złe, jakby to pogłębiamy tą czarną D, albo szukamy rozwiązania. Eee, I chciałabym, żebyś teraz posłuchał. Umysł ludzki da się przyrównać do ogrodu, który można uprawiać rozumnie lub pozwolić na jego zdziczenie. Bez względu jednak na to, czy jest on pielęgnowany, czy zaniedbywany, będzie wydawał jakiś plon. Wow! Gdy nie zostanie obsiany pożytecznymi roślinami, zarośnie i wciąż będzie zarastać mnóstwem bezużytecznych chwastów. Zobaczcie, jak to jest. Czy tak nie jest? Zobaczcie, jak to jest i czy tak nie jest. No rzeczywiście tak jest. No jeżeli masz kawałek ziemi i wyplewisz ją nagle, dostajesz albo... nie, nie, inaczej. Dostajesz kawałek ziemi, która już jest wyplewiona. Czarna, elegancka ziemia. Po prostu pomyśl sobie o tym, że dostajesz po prostu... Jakby 30 metrów takiej pięknej ziemi, i możesz sobie ją posadzić tam co chcesz. Czyściutka, czarna ziemia, bez żadnych faścików, bez niczego. I ty ją dostajesz. I teraz uwaga, albo posiejesz coś tam dobrego, czyli posadzisz sobie marcheweczkę, posadzisz sobie pietruszkę, żebyś miał i natkę, i korzeń, i jakieś zioła, i koperek i ogóreczki sobie wsadzisz, i yy, może tam kilka troskawek, tak? Albo jakieś poziomeczki yy, powsadzasz sobie, jakby zasiejesz kwiatki jakieś. Coś sobie tam wsadzisz. I, i, I jak pielęgnujesz to, no to za chwilę patrzysz, a to przynosi plony. Malutka marcheweczka wyrasta, już widać. O, już widać, o kopereczek już rośnie. O, cieszysz się i plewisz tam, to tu, to tam, tak? Bo tutaj tu coś rośnie, tu coś rośnie. A tych czekasz na te plony. Hmm? Miałaś kiedyś tak? Robiłaś kiedyś tak? Mm, ja lubię grzebać w ziemi. I powiem Wam, że e, mnie to bardzo zawsze odstresowywało. Bardzo. Naprawdę. Lubiłam sobie grzebać, podcinać kwiatki. Zawsze. E, w moim domu, gdzie się wychowałam, miałam ogródek, bo mieszkam na parterze. E, więc przez okno wychodziłam do ogródka albo przez piwnicę. E, potem e, miałam dom. E, duży dom z ogrodem. I tam uwielbiałam sobie siedzieć na bujawce rano, słuchać ptaków, um, i też sobie właśnie siedzieć, jakby w ogródku miałam i ogródek taki warzywno-owocowy, mm, i, i drzewka, a, i miałam piękne kwiaty też, które sadziłam. No, także to jest y, to. Mm. I jeżeli pielęgnujesz ten swój ogródeczek, to otrzymujesz. Piękne, dobre, soczyste plony. Czasami wiadomo, przyjdą jakieś trudności, czyli uwaga, ślimak przyjdzie, zjeść coś, albo coś tam, no oczywiście możesz zrobić jakiś oprysk naturalny, czy mniej naturalny nie wnikam, ale będziesz to pielęgnował. I teraz, jeżeli to zaniedbasz, dostaniesz to i zaniedbasz, bo nie będziesz miał czasu na to, bo będziesz zajęty tysiącem innych rzeczy, albo posadzisz coś i też zaniedbasz, bo nie będziesz miał czasu tam przychodzić i jakby plewić tego, to co się stanie? To to zarośnie. Bez względu na to. Uwaga, nic nie posadziłeś. Zarosło. Zarosło. Tu masz trawę, tu masz chwast, tam pokrzywa, tu rośnie to coś, i widzisz za dwa miesiące, a tam już jest cała ziemia zarośnięta po prostu krzakami, chwastami, pokrzywami, trawą i czymkolwiek jeszcze innym sobie wymyślisz. Tak? I jakby od nowa musisz, jeżeli chcesz mieć znowu czystą glebę, musisz to wyplewić. Inaczej jest, jeżeli wy, jakby posadziłeś jakieś już jarenka, tak, ale nie podlewasz tego, nie pielęgnujesz tego, przyjeżdżasz za jakiś czas, twoje plony są, bo one gdzieś tam wyrosły, ale są mizerne, marne, e, zarośnięte chwastami, w ogóle prawie nie ma tych plonów. Czyli w jednym i w drugim przypadku, a, jakby ta ziemia jest bezużyteczna, bo tego prawie nie ma. I. Tak jak ogrodnik uprawia, zobaczcie, swój kawałek gruntu, hodując wybrane przez siebie kwiaty i owoce, nie dopuszczając przy tym do rozwoju chwastów, podobnie można doglądać ogrodu swojego umysłu, plewiąc wszystkie niewłaściwe, niepotrzebne i zanieczyszczone myśli, jednocześnie troszczyć się, by kwiaty i owoce prawych, pożytecznych, czystych myśli osiągnęły stan pełnego rozkwitu. Dzięki takiej metodzie prędzej czy później możemy. Zdać sobie sprawę, że jesteśmy panami, ogrodnikami naszych dusz, kierującymi własnym życiem. Wewnątrz siebie odkrywamy wówczas także myśli ułomne, coraz lepiej rozumiemy też wpływ siły myśli oraz elementów umysłu na kształtowanie, charakter, okoliczności i przeznaczenie. Myśli i charakter są jednym. Jak charakter przyjawia się i odkrywa sam siebie. Poprzez otoczenie i okoliczności, tak między zewnętrznymi warunkami życia danej osoby, a jej stanem wewnętrznym zachodzi zawsze harmonijna reakcja. I dalej dusza pociąga to, co skrytości rozwija i kocha, ale także i to, czego się boi, osiąga szczyt swoich długo pielęgnowanych dążeń lub upodla do poziomu niepohamowanych rząd. Okoliczności stanowią zaś środek, za pomocą którego otrzymuje ona nagrodę lub karę. Może tu nie do końca się z tego zgodzę, ale myśli, tak, okoliczności e, i myśli, które pielęgnujesz w sobie, e, one przynoszą jakiś rezultat. Także w sumie to dobrze, masz nagrodę albo karę. No bo jeżeli myślisz ciągle o tych wszystkich upodleniach, a ten Ci jeszcze podsuwa jakieś różne rzeczy, że jesteś taki beznadziejny i tak dalej, to Ty coraz niżej schodzisz i coraz bardziej jesteś upodlony i po prostu nagle siedzisz tam w czarnej D, w kompletnym dole i nic się nie chce. Ale kiedy zaczynasz te wszystkie myśli jakby odsuwać od siebie, pielęgnować je, dobrze, nie wyszło to, zrobimy to, do kogo mogę zadzwonić, co mogę zrobić, jak mogę to naprawić, tak? Bez słowa dlaczego. Bez słowa dlaczego. I chciałam Wam powiedzieć też, ym, że to jest naprawdę istotne, o czym Ty myślisz i jakie myśli pielęgnujesz. Jeżeli widzisz tylko naokoło wszystko, co jest złe, to to tym emanujesz. I, i jakie uczucia Ty pielęgnujesz w sobie. I jak Twój organizm ma być zdrowy, skoro Ty ciągle jesteś zestresowana, przestraszona, pełna obaw. Pełna lęku, um, pełna goryczy, pełna nie, pełen niewybaczenia, w jaki sposób chcesz, żeby Twoje organy w środku funkcjonowały normalnie, kiedy Ty karmisz je tym. Bo nie tylko to, co wkładasz do swojej buzi, do swoich ust, ale to, co wkładasz duchowo do siebie, emocjonalnie, ma ogromny wpływ na Twoje ciało i na Twoje całko, całe życie. Uh, I dam Wam tutaj, moi drodzy, w, mhm. w linku. Obejrzyjcie sobie film, który nagrałam jakiś czas temu, w sumie to kilka lat temu, e, z moim synkiem. Zrobiliśmy mm, takie doświadczenie z ryżem, i zobaczycie, jak słowa wypowiadane do ryżu, do ryżu. Ty to rozumiesz? Co sprawiły i co zrobiły z tym ryżem? Słowa dobre, które mówiliśmy do ryżu, jednego, i słowa złe, które mieliśmy do drugiego ryżu. To jest niesamowite. Jak to zobaczysz, mam nadzieję, że to ci uderzy. Obuchem w łeb. Żebyś pomyślał nad tym, co mówisz do siebie, albo co pozwalasz, żeby on ten zły mówił do ciebie, a ty nic z tym nie robisz, nie reagujesz na to. Bo zawsze będą trudności i zawsze będą jakieś problemy i zawsze będą jakieś przeszkody. Takie jest życie. Ale jak będziesz to przyjmował, zależy od ciebie. I mi zależy na tym, żebyś zaczął pielęgnować swój ogród i plebił te wszystkie złe rzeczy, które gdzieś tam przechodzą. Bo ja też mam trudności. Tak jak ci powiedziałam wczoraj, czy przedwczoraj. A, ale nie skupiam się na tym dobrze. Jeżeli nie tak, to zrobię to inaczej. Jeżeli nie teraz, zrobię to później. No trudno. No po prostu działamy dalej. Robię, tworzę, pielęgnuję dalej to. Bo mogę sobie zacząć siedzieć w czarnej deji, i tak schodzić i już i za, za miesiąc już powiesz: o, o, już Anki nie ma. Już słowo miłości na dziś. I takie słowo miłości na dziś, że już jej nie ma. Dziękuję. Do widzenia. Nie, nie. Nie chcę tego. Dlatego chcę pielęgnować to, co dobre, to, co przyjemne, to, co prawdziwe, to, co szczere i, no i tyle. I to chyba taki mój dzisiaj przekaz do ciebie. Mój ogrodniku. Trzymaj się serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!